Tomasz Wasilewski, dobry wieczór Państwu. Grudniowa zima może całkowicie się nie poddała i nie skapitulowała, ale wyraźnie osłabła. Zanim na nowo nabierze siły i zaatakuje, miną prawdopodobnie tygodnie, bo w najbliższych dniach oprócz krótkiego i przejściowego ochłodzenia nie widać w prognozach nic zimowego. Sytuacja jest taka: kolejne niże z zachodu od strony Atlantyku wdzierają się w głąb kontynentu, przynosząc wilgotne i dość ciepłe, jak na tę porę roku, powietrze. Jutro właśnie tak będzie. Ten oto niż, którego centrum znajdzie się na granicy niemiecko-francuskiej, wraz ze swoimi frontami atmosferycznymi będzie wpływać na pogodę między innymi w naszym kraju. Oznacza to napływ znowu wilgotnego i ciepłego powietrza z południowego zachodu, a z tego oto frontu atmosferycznego okluzji, opady mieszane, czyli deszczu i deszczu ze śniegiem. No i napływa do nas ciepłe powietrze z południowego zachodu. Dzisiaj w Opolu było aż plus 8 stopni. Podobnie ciepło będzie jutro. Natomiast na północy widać nieco chłodniejsze powietrze nad Skandynawią. I ono później, czyli w czwartek i w piątek zsunie się do Europy Środkowej. No i wtedy na krótko, na dwa dni się ochłodzi, ale nie będzie to duże ochłodzenie. Tyle o sytuacji w Europie. Teraz prognoza dla Polski. Wieczorem i w nocy na zachodzie i na południu spodziewamy się słabych opadów. Będzie to albo deszcz, albo deszcz ze śniegiem. Na Suwalszczyźnie i na Podlasiu popruszy sam śnieg. Temperatura w nocy od minus 3 stopni w Suwałkach do plus czterech we Wrocławiu. Jutro front, o którym była mowa, będzie przynosić słabe opady. Deszczu ze śniegiem lub deszczu w całej południowej Polsce i na zachodzie, ale także gdzie nie w centrum, na przykład w Poznaniu oraz w Łodzi. Poza tym bez opadów, ale pochmurno, szaro, wilgotno i mglisto. Najwyższa temperatura będzie w tym zakątku. Na Dolnym Śląsku ma być plus 7 stopni. Dla Łodzi prognozujemy 3 stopnie, dla Warszawy 4, odwrotnie 4 i 3, a w Suwałkach 0 stopni. Wiatr słaby lub umiarkowany, a ciśnienie będzie powoli spadać. Tyle o pogodzie na jutro. Teraz przewidywania na kolejne dni. No i w czwartek i w piątek to zapowiadane dwudniowe niewielkie ochłodzenie. Temperatura od minus 2 do plus 2 stopni i przelotne opady śniegu. A później, czyli w sobotę i niedzielę, powrót cieplejszej i jesiennej pogody. Deszczy głównie w niedzielę przy temperaturze nawet do plus 8 stopni. Następna prognoza pogody w TVN jutro za 15:08 wieczorem. Dziękuję Państwu. Do widzenia.